Paweł, czy po tak pechowym remisie, który zanotowaliście w zeszłym tygodniu z Zawiszą, to zwycięstwo było dla Was szczególnie istotne? No na pewno, dzisiaj chcieliśmy zdobyć 3 punkty. Pechowy remis z Zawiszą, znaczy pechowy, no po prostu nie spełniliśmy założeń na ostatnią, na końcówkę meczu i tak wyglądała sytuacja. Niestety, no ale fajnie, bo chcieliśmy się odegrać teraz w tym meczu. Myślę, że pewne zwycięstwo, także jesteśmy zadowoleni. A co do warunków atmosferycznych, które dzisiaj towarzyszyły temu spotkaniu, dla Ciebie jako bramkarza gra pod słońce jest jakoś szczególnie uciążliwa? No na pewno nie jest fajnie, no, w jakimś tam stopniu to przeszkadza, aczkolwiek no niestety tak to wygląda, że nie gramy od godziny 20 przy światłach. Trzeba sobie radzić, nie? Wy jako drużyna wyglądacie na początku sezonu pewnie, gracie dobrze w piłkę. Jak Twoim zdaniem ta dobra forma na początku sezonu może mieć wpływ na kolejne mecze? Fajnie, że złapaliśmy pewność od początku. Też rozegrane sparingi dały nam dużo pewności. Mamy dużo młodzieży w składzie. Fajnie, że mogą łapać pewność. Trener systematycznie wprowadza coraz to nowszych, z młodszych roczników. Daje szansę. Fajnie, że po prostu mogą złapać też tej pewności. Kolejny mecz gracie na trudnym terenie we Włocławku. Jak Twoim zdaniem może ten mecz wyglądać po tym dzisiejszym udanym spotkaniu dla Was? Myślę, że to na pewno będzie ciężkie spotkanie. Chłopaki z Włocławka są naprawdę mocno waleczną drużyną i na pewno nie położą się na boisku. Jak w każdym meczu tutaj w czwartej lidze będziemy musieli ostro walczyć o swoje.